Przed nami finał UEFA Champions League. Iluż doskonałych piłkarzy z wyeliminowanych ekip teraz żałuje, że oglądać go będzie w telewizji. Transmisja z Wembley wkrótce. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Długo czekaliśmy na ten dzień, ale warto było być cierpliwym. Dziś w świątyni futbolu na Wembley rozegrany zostanie finał UEFA Champions League. Mecz o wielką chwałę i wielkie pieniądze. Manchester United zmierzy się z Bayernem Monachium. Finał UEFA Champions League elektryzuje wielomilionową publiczność. Spotykają się tu współcześni gladiatorzy, a wyniki i nierzadko przebieg tych spotkań są pamiętane przez długie lata. Czy i dzisiejszy finał będzie taką wielką historią? Na to liczę. Czekamy na walkę, na gole, na charakterystyczne przez lata pamiętane piękne chwile. Możemy teraz zobaczyć jedenastkę Manchester United. W bramce David De Gea. Dalej w obronie Rafael Varane wystąpi razem z Wiktorem Lindelöfem. Casemiro oraz Christian Eriksen zagrają na środku pomocy. W linii ataku wystąpi Anthony Martial. Manchester United wciąż pozostaje w ścisłej czołówce największych klubów świata. Ciągle trzeba go zaliczać do wagi super ciężkiej, nawet jeśli czasami wyniki sportowe nie idą w parze ze statusem. Klub ma szczególną, światową pozycję. Koszulki czerwonych diabłów są wszędzie. Na bazarach Dalekiego Wschodu, w afrykańskich wioskach czy na ulicach Nowego Jorku. Globalna marka. A przed nami jedenastka Bayernu Monachium. W bramce Jan Sommer, dalej w obronie Matthijs de Ligt wystąpi wraz z Dayotem Upamecanem. Leon Goretzka oraz Joshua Kimmich zagrają na środku formacji pomocy. Na najbardziej wysuniętej pozycji zaprezentuje się Thomas Müller. Zaczęli. Finał UEFA Champions League już trwa. Dziś poznamy najlepszą europejską drużynę klubową tego sezonu. Musiala przy piłce. Łapie piłkę w ręce. Bez problemu. Bruno Fernandes. Piłka teraz do Antoniego. Dobra piłka, jeśli tylko dojdzie. Do Wan-Bissaki. Podanie do Eriksena. I Eriksen raz jeszcze. Strata Eriksena przy piłce rywale. Upamecano. Serge Gnabry. Jamal Musiala. Piłkę ma Kingsley Coman. Do Musiali. Wow, a skąd on tam się wziął? Uratował zespół przed najgorszym. Dużo widzi na boisku, popatrzmy. Rashford prowadzi piłkę. Casemiro dostał podanie. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Leon Goretzka. Podanie do Comana. João Cancelo ma piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Casemiro. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Atak na piłkę skuteczny, ale ta wychodzi na rzut rożny.
wrzuca piłkę przed bramkę. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. A zatem znowu rzut rożny. Zagrywa teraz krótko. Chwila przerwy w grze. Zaraz wznowi bramkarz. Próba pressingu. Co zrobi? Jamal Musiala. Piłka do Musiali. Piłkę ma Kingsley Coman. Kingsley Coman ponownie. Ale zagrożenie wciąż jest duże. I to by było tyle. W ataku teraz Bawarczycy. Może być niebezpiecznie. Opanował piłkę Gnabry. Cóż, chorągiewka w górze. Spalony. No niestety, Tomku, trzeba tu było zaczekać na powrót. Przecież widać było od razu, że zagrywa na pozycję spaloną. No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Ładna piłka w uliczkę. Gol! Tak, tylko nie po tej stronie, co trzeba. Mamy bramkę samobójczą, proszę Państwa. No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Czy mogli tego uniknąć? Zapewne tak, ale na gdybanie przyjdzie jeszcze czas. Gra toczy się dalej. No to mamy 1-0. Kingsley Coman. Joshua Kimmich. Goretzka. I teraz Bawarczycy stracili piłkę. Oto przy piłce Fernandes. Teraz Casemiro. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Kimmich. Piłka do Musiali. To sama końcówka. Przed nami minuta doliczonego czasu. Teraz Milton Müller. No powiedzmy szczerze, dało się to lepiej rozegrać. I to tyle, jeśli chodzi o pierwszą odsłonę meczu na Wembley. Słychać gwizdek? Czyli to już. Gramy. Przed nami druga odsłona tego wyjątkowego finału UEFA Champions League. Bayern nadal przy piłce. Sędzia teraz dobrze puszcza grę. Jamal Musiala. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Martial. Nie udało się utrzymać przy piłce. Antony.
Dobre teraz podanie, zapowiada się groźna sytuacja. Bayern nie utrzymał się przy piłce. I jest out dla United. Zespół Bayernu przeprowadza teraz zmianę. Bruno Fernandes. Niepotrzebna strata piłki. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Jamal Musiala. Mane! Gol! Mamy wyrównanie w tym meczu! Co tu się dzieje teraz na trybunach, proszę Państwa? Tak, szał radości teraz, ale i wyraźna ulga. Mamy remis, nadal mogą tu sięgnąć po trofeum. Obejrzyjmy raz jeszcze powtórkę tej bramki. Piłka chodziła jak po sznurku, ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Mamy wynik remisowy. 1-1. Oj, świetne, prosto padłe zagranie. Stracona szansa na groźny atak. Leon Goretzka. Ma piłkę teraz Mane. Przyjmuje Gnabry. Wow, świetna interwencja. Było już groźnie. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Jamal Musiala. Próba precyzyjnego umieszczenia piłki w siatce, ale widzimy, nieudana. Na treningu pewnie takie wchodzą. Decyzja była dobra, bo nie był to pochopny strzał, no ale rezultat pozostawia wiele do życzenia. Na razie ten mecz na pewno nie wygląda z ich perspektywy tak, jak powinien. Zresztą widać było w statystykach, że praktycznie nie zagrozili bramce rywali. Muszą odważniej zaatakować pressingiem, no i przede wszystkim więcej kreatywności. Zobaczmy, czy tym razem uda im się wykorzystać. Gol! Dzięki temu trafieniu wychodzą na prowadzenie. Tak jest, proszę Państwa, można powiedzieć, że mają już teraz jedną rękę na trofeum. Oglądamy teraz powtórkę tego gola po cierpliwie budowanej koronkowej akcji. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Bruno Fernandes. Fred. Rashford. Szansa! Będzie remis! Bramka! Chociaż zaraz, chwileczkę. Nie, jednak offside. Rzeczywiście, chorągiewka w górze. Spalony minimalny, ale golu znany nie będzie. Coman. Kingsley Coman. I to tyle z tej akcji. Fred. Będzie groźnie. Prostopadłe podanie. Publiczność domaga się strzału. Może teraz wyrównać. Gol! Co tu się dzieje, proszę Państwa? Minuty do końca. Wciąż nie wiemy, kto wygra tegoroczną UEFA Champions League. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza.
No i mamy remis, 2-2. Casemiro. Fred. Casemiro. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Podanie górą i zrobiło się ciekawie. Oj, chyba by wpadło, gdyby nie to przytomne wejście. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. To jedna z ostatnich okazji, żeby strzelić zwycięską bramkę. João Cancelo ma piłkę. Jamal Musiala. Gol! Nie będzie dogrywki! Wszystko wskazuje na to, że Bayern wygrał UEFA Champions League. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Ale popatrzmy też, jaki to był sprytny i zaskakujący strzał. Zazwyczaj trudno wcisnąć piłkę przy bliższym słupku, a tym razem się uda. Wybuch radości. Co tutaj się dzieje? Co tu będzie się działo? Niesamowite ukoronowanie tylu miesięcy wysiłku. Skaczą, radują się, ściskają. Co roku marzą o tym wszystkie ekipy w kraju. Co roku całe rozgrywki znajdują kulminację w wielkim finale i co roku mamy podobny wybuch radości. To się nigdy nie znudzi. Bo i jak ma się nudzić, kiedy możesz się w taki sposób zapisać w historii krajowej piłki? Cały mecz za nimi, a oni skaczą tak, jakby dopiero wyszli na murawę. A już za chwilę moment, na który czekali przez cały sezon. Piłkarze Bayernu Monachium uniosą puchar za wygraną w UEFA Champions League. Wskakują na podium, tańczą, ściskają się. No ale przecież dla takich właśnie chwil gra się w piłkę. Temu poświęca się całe życie. Dokładnie, Tomku, przecież tyle wysiłku, ile oni musieli w to włożyć. Ale spójrzmy, bo to puchar wędruje w górę. Kapitan Bawarczyków wziął go mocno i wyrzucił w powietrze gestem tak pewnym, jaki gra w całym sezonie. Brawo, panowie, brawo. Ta radość, którą teraz pokazujecie całemu światu, ten szał, na to wszystko zasłużyliście. Bayern znów najlepszy w Europie. A teraz triumfatorzy podbiegają do świętujących na trybunach kibiców. Prezentują im teraz trofeum za wygranie tych rozgrywek i wraz z nimi celebrują tę wyjątkową chwilę. To tylko pokazuje, jaka więź panuje między drużyną a fanami. Piłkarze chcą okazać wdzięczność tym, którzy są z nimi na dobre i na złe. Naprawdę rzadko kiedy widzi się na stadionach tak piękne sceny. Patrz, no nie ma się co specjalnie dziwić. Piłkarze Bayernu Monachium, którzy przed chwilą zdobyli najcenniejsze klubowe trofeum w Europie, no nijak nie mogą ustać w miejscu. Czego się jednak nie robi dla mediów, ale już za chwilę ciąg dalszy fety.